Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy i to tak ciut przed burzą, raczej straszą tą burzą, raczej sporo wiatru, ale mamy Wisłę, prawda? Uniwersytet Warszawski, czy Biblioteka może raczej Uniwersytetu Warszawskiego, Stadion Narodowy Wisła i bardzo dużo gości tu przychodzi, bo ludzie chcą bardzo wiedzieć, jak to jest z tym całym ogrodem. Czy on jest większy od tych ogrodów wiszących, Semiramidy? No nie jest większy, ale jest przepiękny, bo jest nad biblioteką uniwersytecką, a nie nad jakimś tam pałacem. Pałac to jest tam kultury Stalina i Lenina. To jest taki symbol dla Warszawy, że w Warszawie jest bardzo dużo ateistów. Mówią, że Żydzi w nic nie wierzą, skoro oni tak na tego Jezusa Chrystusa czekali 4000 lat i nic z tego nie wyszło, bo go zabili. Ale to tylko dlatego, bo byli chciwi i pazerni i chcieli to królestwo jakieś tam dla siebie, ale nie mogli pojąć całości, że przecież jeżeli jest Bóg, to ten Bóg im to wyjaśni. No to więc przysłał Jezusa Chrystusa, żeby on im wyjaśnił, ale oni tego pojąć nie mogli, proszę Państwa, bo mieli umysły za ciasne. Niestety, matematyka na wysokim poziomie, ale filozofia na bardzo niskim poziomie, to więc dlatego nakłaniamy się ku RDC.